O. Lenka, otwórz, proszę cię, otwórz mi. Lenka! Jezu, Irek, co ty tutaj robisz? Cześć, Lenka, dobrze, że jesteś tu. Jezu, Irek, jest środek nocy, co ty tutaj robisz? I kolejnej nocy, i kolejnej nocy. Jezu, ty jesteś kompletnie pijany. Kolejnej nocy. Zawołaj Oskara. Co? No, ja muszę z nim pogadać, ważną sprawę mam. Ale co ty mówisz w ogóle? On mnie zrozumie, jedyny muszę z nim pogadać. Oskar! Jezu, Irek, czy Irek przyszedł na pogadankę z przyjaciel twój? Hej, co tu się dzieje? Hej, halo. A ty nie jesteś Oskar? No nie jestem, brawo za spostrzegawczość. A co ty tu robisz? No chyba co ty tu robisz. Dobra, co to są za dramaty w środku nocy? Hej, to ja, Filip, żyjesz? A no, to jak nie jesteś Oskar, niestety, ale jak już jesteś, to... O, nie. Dobra, poczekajcie, ja muszę to nagrać. Magda! To co? Dobra, połóżcie go, bo chodź. On jest kompletnie pijany, on musi odpocząć. Może i pijany, ale zupełnie świadomy wszystkiego. Właśnie widać, jak świadomy. Świadomy tego, że tylko Oskar mnie zrozumiał w życiu zawsze i wie, co czuje, wie? Wiecie, że on wie? Dobra, ty musisz odpocząć, wiesz, tobie naprawdę bardzo dobrze zrobi. Lenka, ty się nie znasz na medycynie. Odpoczywać człowiek po śmierci odpoczywa. Teraz jest czas, żeby żyć pełną gębą. Wow. No właśnie, wow. Dobra, i tak nie będzie nic rano pamiętał. No to właśnie dlatego chciałam to nagrać. Zwariowałaś? No to chociaż fotka, co późno była. Magda! Idziemy spać, ale jedno, jasne, tylko jedno. No dobra, Filip, idziemy spać. Idziemy.